Czy w Poznaniu, gdzieś tam na rynku, to byśmy nagle odkryli Amerykę. No coś byśmy odkryli, ale pewnie, ale pewnie tutaj też są pewne bariery. No dobrze, kochani kochani słuchacze. Oczywiście, że kochani. Skoro już sobie wyjaśniliśmy, jak to ogarniemy technicznie tą sztuczną inteligencję, a potem super inteligencję, nie zapomnijmy o tym rozróżnieniu, to zastanówmy się, jak to by wyglądało funkcjonalnie. I no, pytanie, no, definicja jest ważna. Czym jest właściwie sztuczna inteligencja, czym jest super sztuczna inteligencja? Tu może jeszcze się cofnijmy i przypomnijmy sobie wymyślony przez Alana Turinga test na sztuczną inteligencję. No bo to jest oczywiście. Wielkie wyzwanie określić, czy maszyna myśli, w którym momencie ona zaczyna myśleć. Więc Alan Turing w 1950 roku już zaproponował taki, wydaje się, że dosyć logiczny test na sztuczną inteligencję. Wygląda on mniej więcej następująco: sędzia jest nim człowiek prowadzi rozmowę w języku naturalnym z pozostałymi stronami. Jeśli sędzia nie jest w stanie wiarygodnie określić, czy która ze stron jest maszyną czy człowiekiem, wtedy mówi się, że maszyna przeszła test. Zakłada się również, że zarówno człowiek, jak maszyna próbują przejść test, zachowując się w sposób możliwie zbliżony do ludzkiego. Czyli w momencie, kiedy wytwór ludzkiej w końcu, no bo chyba ludzkiej, ludzkiej nauki miałby predestynować do bycia Tą prawdziwą inteligencją powinien taki, powinien taki test przejść. Tak? No, można by się zastanowić, nawet, czy mówi do Was w tym momencie człowiek czy robot. prawda no, Zakładacie, że człowiek, no bo przechodzę w tym momencie test Turinga. Więc to dotyczy sztucznej inteligencji. A jak jest super sztuczną inteligencją? Skoro sztuczna inteligencja miałaby dorównywać człowiekowi. To superinteligencja musiałaby go przewyższać, co najmniej w niektórych obszarach. Nie jest to powiedziane, że we wszystkich, ale co najmniej w, w, ale, ale co najmniej w niektórych. I, I Bostrom pokazuje jakby trzy zasadnicze, można powiedzieć, funkcjonalnie odmiany tej superinteligencji: superinteligencję szybką, super, superinteligencję zbiorową i superinteligencję jakościową. Superinteligencja szybka, no to jak sama nazwa wskazuje, myślałaby mniej więcej tak jak człowiek, tylko o wiele szybciej. Tak? Jak szybciej? No, pewnie sky is the limit. Inteligencja zbiorowa wykorzystałaby, jak się można domyśleć, wiele różnego rodzaju cząstek zwykłej inteligencji sztucznej czy nadinteligencji sztucznej, i w ten sposób mogłaby. Mogłaby, do, mogłaby przewyższać znacznie tą sztuczną inteligencję, która byłaby na poziomie człowieka. Tak? No, pomyślmy zresztą, jak to było w historii. Przecież, jeżeli wzięlibyśmy takie społeczeństwo z okresu pleistocenu Homo erectus, kto to tam żył w tym czasie, to nie wiem, czy Homo erectus żył w pleistocenie, ale brzmi nieźle, w każdym razie bardzo dawno no to zapewne nasz poziom rozwoju społecznego, nasza wspólnota ma tą inteligencję zbiorową nieporównywalnie wyższą. Tak? Więc to jest też jakieś takie porównanie, które, które, którego możemy tu użyć. Jeżeli chodzi o inteligencję jakościową, to byłoby taki zupełnie nowy, jakościowy skok. Skok jakościowy, bo nawet trudno powiedzieć o technologicznym. A więc inteligencja, która by myślała zapewne zarówno szybciej, ale w ogóle i zapewne już na jakichś nieosiągalnych dla nas poziomach, również poziomach, które mogą być nawet trudne do wyobrażenia sobie, tak? Wyobraźmy sobie jak można by porównać sposób myślenia człowieka z sposobem myślenia kreta czy pancernika, albo może Żyrafy, jakie to są jeszcze inne zwierzęcia. Więc to jest zupełnie jakby inne, inny sposób in, in, inna jakość. Możemy też sobie wyobrazić zupełnie jakieś odmienne stany świadomości. No, był kiedyś taki film odmienne stany świadomości. Byłem, nim, byłem na nim za młodu, może ktoś pamięta. W każdym bądź razie, no tutaj znowu jakie mamy te odmienne stany świadomości. Możemy sobie tu pomyśleć o osobach, które mają my nazywamy psychicznie chorymi. Niektórzy są takie pomysły, że schizofrenicy żyją w innym świecie. Może rzeczywiście to jest inny świat, my to odbieramy jako świat jakiś szalony, ale być, być może oni mają jakieś po prostu przejście do innego świata. Więc w tym sensie inteligencja jakościowa by się poruszała w ogóle w nieznanych nam obszarach i no, byłaby to jakaś zupełnie, zupełnie nowa jakość. Następne pytanie które się pojawia, i skoro mówimy o tej sztucznej inteligencji, to można się zastanawiać w jaki sposób można by ją osiągnąć, czy w jaki sposób jest ona osiągalna. Jakby nastąpiło to przejście od tej sztucznej inteligencji do superinteligencji. No więc tutaj zasadniczo autor książki proponuje jakby dwie logiczne całkiem ścieżki. Jedna to droga pośrednia, a więc przechodzimy na początku do, do sztucznej inteligencji, a później sztuczna inteligencja albo sama, albo z pomocą ludzką się doskonali aż do poziomu superinteligencji, albo po prostu dokonujemy, czy dokonuje się jakiś tajemniczy skok technologiczny innego rodzaju, jakieś odkrycie przełomowe, i od razu wskakujemy na poziom superinteligencji. No więc bezpośrednio lub pośrednio, Przechodzimy do superinteligencji i zastanówmy się, jaką przewagę, jakie są źródła przewagi sztucznej inteligencji w ogóle, a super sztucznej inteligencji jeszcze bardziej. Na pewno to jest szybkość obliczeniowa. Mózg ludzki no, to jest twór biologiczny i nawet szybkość obliczeń ile to jest? 200 Hz. Kiedy, ile mają dzisiaj? Na pewno tutaj podpowiedzą mi, jeżeli mnie słyszą eksperci od hardware'u, ile dzisiaj mają procesory? Po kilka gigaherców. tak? Więc to są rzędy wielkości już obecnie większe dla technologii osiągalne, a to znowu mogłoby być jeszcze o wiele, wiele więcej. Szybkość przesyłu danych. Zwróćmy uwagę, że między, między komórkami nerwowymi, takie łącza, którymi są przesyłane informacje, aksony one przesyłają informacje z prędkością, pożar się Boże, 120 metrów na sekundę. No to to jest nic. W przypadku sztucznej inteligencji prawdopodobnie tą barierą byłaby prędkość światła, więc to są znowu nieporównywalne szybkości przesyłania informacji. Ilość elementów w ogóle. Człowiek posiada w swojej głowie, taki średni człowiek, cokolwiek znowu to by miało znaczyć, około 100 miliardów neuronów, tak? 100 miliardów neuronów w przypadku sztucznej inteligencji nie ma takiego limitu, no, mogłoby tych elementów być liczba wręcz nieskończona, a w każdym razie o wiele większa. Poza tym pojemność pamięci. Człowiek, no ja sam nagrywając ten podcast, sięgam do, sięgam do swoich notatek, czasami mi gdzieś coś tam ulatuje, muszę sobie przypomnieć. W, Człowiek średnio, tak jak znowu gdzieś tam można przeczytać, zapamiętuje 4-5, czy jest w stanie przechowywać jednocześnie 4-5 kawałków informacji? Oczywiście to jest kwestia bardziej skomplikowana, tak? bo ta miara przechowywania informacji jest trochę inna w przypadku człowieka, bo może czym innym jest prze, prze przechowywanie 4-5 kawałków informacji, jakich, jakichś prostych bitów, a czym innym jest na przykład kawałek informacji w postaci świetnie spędzonych wakacji. Tak? No bo to jest oczywiście i uczuć z tym związanych, jeszcze tam jakichś różnych innych historii, które nam się tutaj jarzą. Więc to też jest trochę inny, ten poziom ludzkiej pamięci, ale w każdym razie ten ram ludzki jest jednak ograniczony. W przypadku, znowu, sztucznej inteligencji możemy sobie wyobrazić nawet mózgi elektronowe formatu galaktycznego tak? na przykład mózg elektronowy wielkości elektronowy, czy sztuczny mózg wielkości, wielkości układu słonecznego, albo jeszcze większy. Dlaczego nie? To jest oczywiście możliwe. Nie ma tutaj, to jest tylko bariera techniczna. Inne takie rzeczy, na no, które musimy zwrócić uwagę, związane chociażby z niezawodnością. No, człowie, ludzki mózg jest dosyć niezawodny, jest, um, żyje tylko określoną um, liczbę czasu, co też w pewien sposób upo upośledza jego możliwości samodoskonalenia się, podlega chorobom. Można się, przepraszam za wyrażenie, walnąć w łeb na rowerze. Um, no i różne inne rzeczy się mogą z nim wydarzyć. W przypadku sztucznej inteligencji um, jest to w znacznym stopniu ograniczone. Inne jeszcze, inne jeszcze zalety, które można wymienić, to jest chociażby możliwość redagowania, czy zmieniania różnego rodzaju algorytmów, które są gdzieś tam załadowane do tego sztucznego mózgu, możliwość opracowywania różnego rodzaju opcji, później ich kasowania, później znowu wypróbowania. No, nie można tak ładować człowieka, tak? Można najwyżej, najwyżej na różnych ludziach próbować jakiś formy doskonalenia, ale jeden człowiek nie, nie można go. Wykasować na przykład. Chociaż oczywiście są takie pomysły gdzieś science fiction, kwestia kopiowalności, tak, w przypadku sztucznej inteligencji można kopiować różnego rodzaju elementy, o tym jeszcze będziemy mówili. Jest możliwość dużo lepszej koordynacji celów, jeżeli mówimy o tej takiej składającej się z zbiorowości inteligencji, no, z koordynacją celów ludzi, to jak jest, widać czterech ludzi, cztery różne zdania, w przypadku możliwości koordynacji tej inteligencji sztucznej, być może, prawdopodobnie, bo cały czas się obracza, obracamy też w takich założeniach, znowu, tak? To, to ja mam taką generalną spostrzeżenie co do Bostroma, że z jednej strony mówi on, że my porównujemy rzeczy pewne do tego, jak człowiek myśli, a z drugiej strony no, stawia takie często tezy, że to będzie zupełnie jakiś nowy, lepszy sposób myślenia od ludzkiego. No, na to też niekoniecznie są dowody, być może komputery potrafiłyby się pokłócić, dlaczego nie tak? znowu tu idzie nam w sukurs Cyberiada, Cyberiada Lema który pokazuje taki świat robotów, ale taki w sumie bardzo humanoidalny, tam się roboty kłócą, biją, strzelają, mają królestwa, być może tak jak ktoś powiedział, czy się myśli kisierem, czy metalem to się sprowadza do tego samego tak powiedział Lem a w każdym razie ustami swoich postaci Wreszcie można tworzyć jakieś wyspecjalizowane moduły. To była z, kolei, z kolejna przewaga, tak, czyli specjalne moduły, którymi, w którymi sztuczna inteligencja ma jakieś przewagi, prawda? Moduły związane z percepcją, moduły, jakieś, jakieś fizyczne, fizyczne ramiona, itd., itd. To jest wszystko, można stworzyć i zaprojektować specjalnie dla sztucznej inteligencji. Wróćmy zatem do tej naszej super inteligencji. Bo to jest głównym, głównym tematem i na to przede wszystkim chcieliśmy zwrócić uwagę. bo Tak jak powiedziałem wcześniej, cały czas zakładamy, że gdzieś się zatrzymamy na etapie sztucznej inteligencji, ale to jest właśnie być może najmniejszy problem. Po sztucznej inteligencji, wszystko na to wskazuje się, pojawi superinteligencja. Mówiliśmy, że to przejście od sztucznej inteligencji do super sztucznej inteligencji może mieć charakter pośredni albo bezpośredni. I zastanówmy się teraz, jak, jak to szybko może nastąpić, bo to jest być może jedna tutaj z najważniejszych, z najważniejszych problemów. I Bostrom wprowadza tutaj, wprowadza tutaj takie pojęcie szybkości odejścia czyli jak szybko może się ta sztuczna inteligencja wznieść na poziom superinteligencji tak? bo to będzie kluczowe dla dalszego dla zastanawiania się, jakie stąd ewentualnie się rodzą zagrożenia więc ta prędkość odejścia może być znowu powolna, tak? Może to nam zabrać no, czy raczej inteligencji, bo nie nam, może to zabrać lata, dekady, może wiek, może jeszcze dłużej. Ale być może będzie to miało charakter swojego rodzaju eksplozji dni, a może nawet godziny, a może sekundy, tak? Zwróćmy uwagę, że te, że te limity czasowe w przypadku sztucznej inteligencji są zupełnie inaczej, można powiedzieć, rozłożone, biorąc pod uwagę chociażby możliwość, czy szybkość myślenia, czy moc obliczeniową potencjalną takiej, takiej sztucznej inteligencji. Zastanówmy się teraz z autorem, jakie są scenariusze tego odejścia. Od sztucznej inteligencji, czyli maszyny, która myśli podobnie jak ludzie, do superinteligencji, czyli maszyny, która się wznosi na jakiś poziom zupełnie dla ludzi nieosiągalny, a często być może niezrozumiały. I w tym celu Bostrom wprowadza, autor naszej książki, wprowadza taki Iloraz, gdzie w liczniku mamy siłę optymalizacyjną, jako zdolność systemu do doskonalenia się, do przechodzenia na ten coraz wyższy poziom. W mianowniku mamy natomiast, czyli to odwrotne działanie oporność, czyli można powiedzieć oporność i systemu, i otoczenia wszystkiego, co przeszkadza przejściu na ten wyższy poziom superinteligencji. I w związku z tym można wysnuć takie tutaj z autorem takie, można powiedzieć, wnioski, że w przypadku różnego rodzaju zacznijmy od tego może od końca zacznijmy od tych biologicznych usprawnień czyli człowiek poddany jakimś genetycznym ulepszeniom, jakiejś genetycznym można powiedzieć selekcji. No w tym przypadku raczej można się spodziewać, że przy tej selekcji nastąpi jakiś początkowe wzrost tych możliwości, no a potem gdzieś one się skończą, tak? no bo tego IQ nie da się podnosić do poziomu miliona IQ. prawda? Na początku być może będzie jakiś skok. Skok rozumiemy też oczywiście w przedziale czasowym wprowadzania, wprowadzania czy doskonalenia tej inteligencji. To może być kilka pokoleń, bo zauważmy, że człowieka doskonalić genetycznie to Trzeba on musi się urodzić musi to jest oczywiście trywialne są obserwacje to dużo więcej czasu zabiera w każdym razie w tym przedziale czasu jest dosyć na początku duża duża można powiedzieć siła optymalizacyjna a później ta oporność rośnie tak można powiedzieć i w związku z tym